tutaj Patrykonie sobie udałem. Tak, udało się nie zauważyć. Tak, i jak przeczytałem tą książkę, to jakby zaraz po niej czytałem książkę o twórcy Lululemon, takiej firmy, która zasłynęła, nie wiem czy znacie, ale tworzeniem, oni stworzyli, jak pierwsi wprowadzili leginsy, tak, to, takie jogowe rzeczy. I bardzo fajnie rośli, ale potem weszli tam inwestorzy, którzy mieli pomóc w ekspansji zagranicznej. No i de facto książka od połowy z opisu marzeń i tego, co udało się osiągnąć, potem była opisem walki o to, żeby zrealizować swój pomysł na to i takiej bezradności w tym wszystkim. Więc miałem fajne takie porównanie determinacji, ciągłej realizacji swojej wizji przez Patagonię versus to, co, czym skończyło się dla Lululemon ta cała przygoda. I tam pamiętam, że pierwszy raz o B Corpie usłyszałem, a potem jak znalazłem, że Paweł jest tutaj takim przedstawicielem tego ruchu w Polsce, to pomyślałem, że to jest fajny pomysł na spotkanie i potem porozmawianie z firmami, które weszły w tą tematykę. Stąd zaproszenie Pawła. Więc dzisiaj zrobimy takie wprowadzenie i Paweł opowie o tym ruchu B Corp, a ja jestem gdzieś tam w negocjacjach z kilkoma osobami z firm, które już się certyfikowały. Ja pewnie też chętnie Pawłowi pozadaję pytania, bo tak jak mówiłem, sam dla siebie też tą ankietę przeszedłem i mam pewne spostrzeżenia i takie refleksje na ten temat, więc oddaję głos, Paweł, tobie. Jakbyś mógł w kilku słowach też powiedzieć parę rzeczy o sobie, bo tak my mieliśmy okazję chwilę tu zamienić przed spotkaniem i pewnie to też są ciekawe wątki, a potem porozmawiajmy, Paweł ma krótką parę slajdów, a potem no, idziemy w formę dyskusji, tak? Dobra, dobra. No dobrze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobry wieczór wszystkim. No, właściwie kilka słów o sobie. No, ja mam dosyć taki prosty życiorys, bo mój życiorys się dzieli łatwo na pół, ten taki trochę bardziej dorosły życiorys zawodowy, bo pierwszą część spędziłem w przemyśle reklamowym, praktycznie od momentu powstania tego przemysłu i to rzeczywiście była fascynująca, jakaś 16-letnia przygoda. Miałem sposobność właściwie budować tę agencję w Polsce wtedy, zrobić grubo ponad 200, nawet straciłem rachubę kampanii, które wprowadzały różne nowe produkty na rynek, co nie było sztuką, bo wszystko wtedy wchodziło na polski rynek i wszystko się zaczynało. Natomiast będąc z wykształcenia socjologiem i projektantem, artystą grafikiem po Warszawskiej Akademii, to było dosyć, byłem łakomym chyba kąskiem, bo jeszcze znałem dość przyzwoicie angielski i mój dyplom robiłem na Macintoszu, więc to właściwie spełniałem wszystkie niezbędne kompetencje do tego, żeby stać się częścią tego tworzącego się przemysłu. I z nim przygodę zakończyłem po 9 latach współzarządzania taką grupą agencji reklamowych Young & Rubicam Brands, gdzie udało mi się spotkać ludzi, którzy dokładnie te same umiejętności, które zbudowałem w trakcie tych moich różnych doświadczeń w branży reklamowej, używali w zupełnie inny sposób. To była firma Good Brand, Dean Sanders, z którym trochę pracowałem przy takim programie, który być może przynajmniej niektórym z Was może być znany. To jest program Podziel się posiłkiem dla Danona. No i myśmy odpowiadali za komunikację i strategię tego programu, a Dean za wymyślenie tego. Jak zobaczyłem, że można zupełnie do czego innego używać te skille, no to właściwie decyzja była bardzo prosta. Otworzyłem polski oddział tego Good Brand w 2007 roku, czyli prawie 15 lat temu. I zaczęliśmy się zajmować doradztwem w dziedzinie przeprowadzania marek i organizacji właśnie na tę jaśniejszą stronę mocy. Zajmowaliśmy się budowaniem programów zaangażowania w społeczności lokalne. Z tego wyszły bardzo ciekawe narzędzia
które pozwalają osiągać właśnie takie projekty win-win-win przy budowaniu na przykład dobrego sąsiedztwa pomiędzy biznesem a otaczającymi społecznościami, czy programy zaangażowania marek, właśnie tak zwane purpose, które stało się bardzo modnym słowem ostatnio i bez purpose ani rusz. No a potem tak naprawdę to Good Brand, które było dla mnie ogromną inspiracją, to środowisko, dołączyło do ruchu B Corp, początkowo z Londynu w 2015 roku. I te programy, które robiliśmy w Polsce, one były też włączone w ten raport wpływu, jaki Good Brand wówczas stworzyło. No a z czasem mnie bardzo zainteresowało to, czy przypadkiem nie zrobić czegoś dla promowania tego ruchu w Polsce, bo jak te parę lat temu spojrzałem na mapę, która obrazowała, ile jest B Corpów w Europie i na świecie, no to widać było, jak niestety się bardzo ładnie odtwarza żelazna kurtyna i te B Corpy są właśnie w takiej Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Włoszech bardzo dużo, tam były pierwsze B Corpy, a incydentalnie właśnie w tym postsowieckim bloku, w byłych demoludach. No i rzeczywiście zacząłem koło tego trochę się kręcić. Powierzono mi misję razem jeszcze z jednym moim kolegą, Wojtkiem Bagińskim, żeby to zacząć promować. No i myślę, że to jest chyba wystarczający wstęp do historii, którą bym chciał wam trochę przedstawić, też z pewnymi wglądami. Tak, przygotowałem trochę takich slajdów, które może będą łatwiej tłumaczyły w ogóle, o co tutaj chodzi, więc jeśli pozwolicie, to wrzucę kilka obrazków i mam nadzieję, że to się jakoś uda właśnie razem przez to przejść. No właśnie, to o co Piotr mnie pytał właśnie, o co chodzi z tym ruchem B Corp i jak to wygląda, to chyba dobrze jest trochę zanurzyć się w takie intelektualne tło tego wszystkiego, bo to tak naprawdę powołanie tego ruchu, myślę, że to jest ciągłe takie napięcie, czy to jest ruch, czy to jest organizacja już jakaś. Myślę, że to jest właśnie chyba jednym z piękniejszych fragmentów tego przedsięwzięcia, właśnie, że to jest jeszcze takie nie do końca dookreślone. To rzeczywiście jest organizacja pozarządowa o globalnej skali, która swój jakiś taki fundament intelektualny bierze z takiej jednej prostej refleksji, że kapitalizm taki, jaki go mamy teraz, nie wyrabia się wobec wyzwań XXI wieku i coś trzeba zmienić. Rozmowy na temat tego resetu kapitalizmu toczą się w bardzo poważnych gronach od lat, o czym na pewno wiecie. Też pewnie myślenie o menedżmencie 3.0 też jest związane z tą refleksją, że właściwie nie można już tych rzeczy robić tak, jak się kiedyś robiło. I to podejście takie friedmanowskie, że właśnie najważniejszą rolą biznesu jest budować zysk i kropka dla właścicieli, jest wypierane przez takie podejście, które mówi zaraz, ta wartość, którą biznes tworzy, nie powinna zostawać tylko w rękach właścicielskich. Ona wytwarzana jest przez wszystkich, ona powinna powstawać z szacunkiem dla wszystkich interesariuszy. To myślę, że wraz z tym myśleniem o interesariuszach pojawiła się ta refleksja, że ich wszystkich, łącznie ze środowiskiem naturalnym, z następnym pokoleniem, trzeba jakoś tutaj zaopiekować, więc myślę, że to wszyscy mamy trochę takie poczucie, że się przesilają tutaj takie dwa paradygmaty trudne i myślę, że takie właśnie nieoczywiste. Jesteśmy w czasach, gdzie współistnieją te dwa podejścia, prawda? Więc to, co myślę, że współdzielą ci ludzie, którzy dołączają do tego ruchu, to jest takie przekonanie, że ta maksymalizacja tworzenia wartości dla właścicieli już nie ma racji bytu. Żeby rzeczywiście poradzić sobie z tymi wszystkimi kryzysami, które stoją przed nami, my musimy zmienić radykalnie nasze podejście do świata i powód, dla którego robimy biznes. Także to podejście
tak naprawdę redefiniuje to, w jaki sposób my traktujemy wartość, którą wytwarzają organizacje, których często jesteśmy właścicielami. Więc jak spojrzycie wstecz w tę historię tych środowisk, które zajmowały się tak zwanym odpowiedzialnym biznesem, to były przez cały czas rozmowy o tym, jak tutaj angażować się, jak robić produkty, które są bardziej etyczne, które są certyfikowane w rozmaite sposoby. Tymczasem ta refleksja B Corpów sprowadza się do tego, że to już nie jest czas na tworzenie dobrych produktów. Teraz tak naprawdę trzeba się ostro spieszyć, żeby tworzyć dobre organizacje. I że gdy będziemy tworzyć więcej i więcej dobrych organizacji, to jest szansa, że doprowadzimy do pewnej transformacji systemowej, że pewne myślenie o wspólnym dobru i takiej większej odpowiedzialności niż tylko dostarczenie zysku dla właścicieli, to jest coś, co zdominuje i spowoduje, że będziemy się trochę bardziej troszczyć o innych i jednak będzie wygrywało to myślenie w kategoriach my, a nie w kategoriach ja. Więc to jest to tło, żeby tak w kilku słowach zarysować w ogóle kto, co i jak. Tu rzeczywiście na pierwszej linii frontu jest ten certyfikat, natomiast to chyba nie chodzi o certyfikat, to chodzi przede wszystkim o transformację organizacji. Myślę, że to naprawdę nie chodzi o taką kolejną plakietkę, którą się w ramkach zawiesi w biurze prezesa czy zarządu. To chodzi o to, żeby zmienić organizację i jej mentalność w taką stronę, żeby ona nie tylko miała to takie ostrze konkurencyjne, żeby tak właśnie być super świetną firmą, ale żeby to była firma, która będzie najlepsza dla świata i która będzie swoje strategie budowała wokół reperowania to, co zostało zepsute przez poprzednie dekady. No i tak naprawdę budowania jak najszerszego partnerstwa, bo to kolejny wymiar tego ruchu, to jest zdanie sobie sprawy z tego, że sami w pojedynkę sobie nie poradzimy. Jaka tutaj się roadmapa pojawia, jaką sobie ludzie, którzy dołączają do tego ruchu, stawiają przed sobą? Przede wszystkim rozmawiamy tak naprawdę o jakimś podejściu do przede wszystkim zrozumienia tego, po co my wstajemy rano do pracy i jaka jest nasza misja, czy ten nasz purpose, po co w ogóle bierzemy się za to, co robimy. Potem próbujemy budować jakieś, zaczynać mierzyć to, co jest istotne w efektach naszej pracy. To nam daje narzędzia, które mają ogromny wymiar zarządczy. Jak już mierzymy, to dajemy radę zarządzać. Potem zaczynamy łączyć się w systemy, w partnerstwa, w łańcuchy wartości z tymi, którzy podzielają nasze powołanie, nasze wartości. Jest coraz więcej B Corpów, aż wreszcie docieramy na szczyt, gdzie mamy coś takiego, co w wyobraźni założycieli tego ruchu jawi się jako taka współdzielona, dobra, zasobna przyszłość dla wszystkich. Ja to mam wrażenie, że to trochę nie jest metafora góry tutaj stosowna, ile bardziej realistycznie patrząc, mnie się wydaje, że to jest tak jak z horyzontem, że to będzie nam się trochę chyba oddalało. Natomiast no, musimy się bardzo dobrze przyglądać, jak ta droga się układa, więc to myślę, że to jest dosyć ciekawy sposób spojrzenia na taką generalną strategię tego ruchu, żeby tak naprawdę budować ekosystem, który jest zdrowy i jest przejęty jednym wspólnym celem, że trzeba naprawić to, co zostało zepsute przez dekady. Są za tym oczywiście ludzie, jest jakieś story do opowiedzenia, bo jak sobie wyobrazicie trzech absolwentów Uniwersytetu Stanforda, którzy rezygnują z pracy w grubym biznesie, zakładają NGO, który się nazywa B-Lab i tworzą pewne systemy, które sprawiają, że właśnie zaczyna tutaj się kleić na początku towarzystwo, które myśli bardzo podobnie jak oni w Stanach, a potem dość szybko to eksploduje na cały świat. W tej chwili ruch B Corpów zrzesza grubo ponad 4000, bo to są dane z początku grudnia, a już wiem, że było jeszcze więcej certyfikacji, także dawno jesteśmy po 4300.
To jest bardzo wiele branż, to jest bardzo wiele państw, ale jest jeden cel tak naprawdę, że trzeba zabrać się jak najszybciej do naprawiania świata, który boryka się z kryzysem klimatycznym, z gigantycznymi nierównościami, z perspektywą migracji związanych z tym kryzysem, dziwnych zupełnie napięć, wojen, więc jest co robić. Jak wygląda to w praktyce? Wychodząc z założenia, że tak naprawdę powinniśmy po pierwsze zmierzyć to, co dotyczy naszych firm, to, co jest naprawdę istotne dla tego naszego wpływu na świat, na zewnętrzne otoczenie, no to rzeczywiście trzeba by to jakoś w sposób transparentny potem pokazać do świata, bo transparentność tego audytu jest jednym z fundamentów tego podejścia. No i właśnie wymierność. To jest tak, że został stworzony przy współpracy BCG amerykańskiego i EY-a rodzaj takiego audytu, który jest online, który w 5 takich portfelach próbuje zmierzyć to, jak funkcjonuje nasza firma. Tylko że oczywiście to jest zrobione mądrze, bo nie dotyczy to jednego protokołu uniwersalnego dla wszystkich. W momencie, gdy wypełniamy ten audyt, pytanie po pytaniu dostraja się ta nasza ścieżka tego audytu do charakteru naszej organizacji. I tych algorytmów jest 100 kilkadziesiąt. Niewielkie organizacje będą miały inny algorytm niż wielkie. Organizacje z różnych sektorów też będą przechodziły przez trochę inny audyt. Natomiast my sami tego doświadczyliśmy, że przejście przez ten audyt, gdzie jest badany nasz ład korporacyjny, to jak się odnosimy do pracowników, do środowiska naturalnego, jak wpływamy na klientów i społeczności lokalne, to wszystko, ta seria pytań powoduje, że czasami my tak naprawdę musimy wystopować ten nasz proces i się dobrze zastanowić, czy przypadkiem nie, jeżeli byśmy coś nie zmienili w naszym działaniu, czy przypadkiem nie dostalibyśmy więcej punktów. No a chcemy być tym B Corpem bezwzględnie, więc to jest, wydaje mi się, że przede wszystkim to jest doświadczenie nie tyle pomiaru, ile właśnie doświadczenie transformacji. Potem jak już zanurkujemy w to, co Piotr już przeszedł, przypuszczam w całości, to naciskamy guzik submit i to wszystko wędruje do B-Labu. B-Lab jest organizacją, która została założona w Stanach, to jest non-profit, która ma już swoje siedziby w Europie i na innych kontynentach i która zrzesza audytorów, którzy zaczynają analizować ten nasz wniosek i zagłębiają się w ten opis naszej firmy, po czym ci audytorzy do nas dzwonią i mówią, no dobrze, to powiedzcie, dlaczego napisaliście to, udowodnijcie, dlaczego to jest tak i jak to tak naprawdę wygląda. Więc to jest super rzetelny i bardzo wymagający audyt, który bierze pod siebie, tak naprawdę zasysa z bardzo różnych metod opisywania, raportowania firmy, ich metodologię. Także tak naprawdę jest porozumienie i z Carbon Disclosure Project, i z GRI-em, i z SAM-em, z bardzo wieloma różnymi metodami mierzenia impaktu firmy i one są wciągnięte pod jeden bardzo taki wyśrubowany parasol. Po co w ogóle ta certyfikacja, możecie zapytać? No więc to jest tak, że po pierwsze to po to, żeby jeżeli już uważamy, że warto robić biznes, który coś robi poważnego, dobrego dla świata, to żeby to mocniej jeszcze przytrzymać tą certyfikacją, bo ta certyfikacja, jak i to środowisko, do którego się dołącza, zobowiązuje. Po drugie, chodzi o to, żeby się odróżnić od greenwashingu, który pewnie obserwujecie, że teraz każdy chce być green, próbuje być green, wystarczy włączyć jakąkolwiek telewizję, widzimy reklamy samych przyzwoitych biznesów. No więc warto tak naprawdę chyba odróżnić się od tych, którzy udają. Po trzecie, to jest też coś takiego jak ustawienie sobie bardzo wysokiego benchmarku i też coraz bardziej podwyższanie poprzeczki. Myślę, że tutaj ten duch sportowy działa i te firmy naprawdę próbują się doskonalić.
Wreszcie bardzo ważne jest to, że ta certyfikacja okazuje się, że przyciąga młodych, utalentowanych ludzi, o których jest coraz trudniej, których biznesy technologiczne bardzo odessały. No a tutaj okazuje się, że ci ludzie, którzy przychodzą do firmy, mówią, no dobrze, to fajnie, tu będziemy zarabiać więcej u Państwa, fajnie, fajnie, ale powiedzcie, co Wy robicie dobrego dla świata, albo dlaczego produkujecie tyle plastiku, jakie tutaj macie polityki, jak jest z różnorodnością u Was. No więc ci ludzie robią się coraz bardziej wymagający i myślę, że to oni są jedną z takich najsilniejszych determinant zmiany. Po kolejne, to jest też dołączenie do środowiska, które łączy się w łańcuchy wartości. To jest tak, że firmy, które posiadają ten certyfikat, łatwo są w stanie zaufać innym, którzy mają ten certyfikat, bo wiedzą, jak dobrze są przeskanowane te firmy, jak kosztuje to krew, pot i łzy, żeby rzeczywiście przez ten proces przejść. Kolejna sprawa to jest rzeczywiście też takie oszczędzanie środków, jeśli chodzi o dostępność do różnych serwisów, dlatego że choćby te metody mierzenia, audytu, różne narzędzia są dostępne dla firm, które są certyfikowane. No oczywiście robi to dosyć duży PR, myślę, że jeszcze nie bardzo duży na polskim rynku, który dopiero startuje, ale też no, zaczyna się mówić o bikorpach i już w bardzo wielu środowiskach, w odróżnieniu do sytuacji przed paru lat, ludzie doskonale wiedzą, co oznacza ta literka B. No i to nasze dzisiejsze spotkanie też trochę jest tego dowodem. I wreszcie to jest niezwykle przydatne przy uzyskiwaniu dostępu do kapitałów, dlatego że myśmy dosyć szybko, tak cywilizacyjnie zamienili CSR na ESG. No i teraz wszyscy oszaleli na punkcie mierzenia ESG, a tymczasem to jest niezwykle użyteczne, żeby pokazać naszym ewentualnym partnerom od finansowania naszych projektów, że my jesteśmy co najmniej ESG compliant, jeśli nie na najwyższym C. Więc zazwyczaj, jeżeli którykolwiek z tych punktów trafia Wam do przekonania, to warto zbliżyć się do tej podróży, która prosta nie jest. To trwa parę miesięcy, czasami nawet i do 2 lat, kiedy to właśnie skanujemy naszą organizację, wypełniamy ten B-Impact Assessment, analizujemy, jaki mamy biznes model, czy to jest właśnie impaktowy, czy niekoniecznie. Można oczywiście być kolejną Patagonią i zdziczać tereny Afryki, czy jakieś inne poindustrialne, czy Ameryki Południowej, ale wcale niekoniecznie. Można też po prostu robić przyzwoite, użyteczne rzeczy i robić to w sposób nieszkodzący światu i jego zasobom. Więc jak już przejdziemy przez to BIA, naciskamy guzik Submit, zgłasza się do nas audytor. Audytor nie odkrywa żadnych jakichś trupów w szafie, a wręcz nawet mówi, no świetnie, bardzo uczciwie to zrobiliście. Macie powyżej 80 punktów. Czas na podpisanie deklaracji współzależności, o niej za chwilkę, i czas na wpłacenie fee, dlatego że ten certyfikat, bo do tej pory korzystaliśmy z dosyć wysublimowanych narzędzi właściwie za darmo, ten certyfikat kosztuje rok do roku pewną kwotę, która jest zależna od wielkości naszej firmy. To nie są jakieś przerażające kwoty, zaczyna to się od 1,5 tysiąca euro, Natomiast no, te wielkie, wielkie firmy międzynarodowe płacą rzeczywiście istotne sumy, ale też biorą na siebie odpowiedzialność za istnienie tego ruchu i bardzo często na tym się nie kończy, bo takie firmy jak Danone, Bonduelle, Natura bardzo szeroko wspierają i to naprawdę szczodrym gestem istnienie tego ruchu. Ta deklaracja współzależności, to ja pozwolę sobie przeczytać, bo tu każde zdanie jest ważne, jest cyzelowane. Naszą wizją jest gospodarka, która wykorzystuje siłę biznesu do czynienia dobra. Więc od razu wiecie, w jakie towarzystwo się zapuszczamy. Możemy to osiągnąć bazując na nowym modelu organizacji, B Corporation, od słowa benefit. Jego misja jest ukierunkowana na realizację celu swojego istnienia, tworząc przy tym wartość dla wszystkich interesariuszy, a nie tylko akcjonariuszy.
dołączając do ruchu certyfikowanych B Corpów i przewodząc tej nowej wschodzącej gospodarce, wierzymy, że musimy uosabiać zmiany, których oczekujemy w świecie, czyli walk the dog. Biznes powinien być prowadzony tak, aby ludzie i środowisko mieli znaczenie. Produkty, usługi, działania i zyski nie powinny szkodzić, a powinny przynosić korzyści dla ogółu. Aby to było możliwe, nasze działania muszą być oparte na zrozumieniu, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni i ponosimy odpowiedzialność nie tylko za siebie nawzajem, ale też za przyszłe pokolenia. Myślę, że ten wymiar jest niezwykle ważny. Więc jak widzicie te różne zebrane, troszkę podsumowując, systemy mierzenia impaktu, my bierzemy pod jeden parasol. Zderzamy to z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Budujemy taki impact profil firmy i to często bywa taki, bywa to takim masterplanem do zmiany i prowadzenia dalej organizacji. No i patrzymy też, ile firma uzyskała punktów. Jeżeli wyskoczyła powyżej 80, to wedle naszej oceny trafia do tego tak zwanego regeneratywnego paradygmatu, czy regeneratywnej gospodarki, czyli mówiąc krótko, nie niszczy planety, ale jest dobra dla świata. I jak już zaczęliśmy od tej Patagonii na bluzie Piotra, to jak oni się zabierali do tego certyfikatu 11 lat temu, to byli przekonani, że no tak, będą bardzo blisko 200 punktów, bo są naprawdę świetni i oni są świetni. Ale okazało się, że wcale niekoniecznie, że tutaj mają w tych różnych przebadanych portfelach jeszcze dosyć dużo rzeczy do zrobienia i oni do tego podeszli bardzo ładnie z taką pokorą i przy kolejnych certyfikacjach oni poprawiają wynik. Także to też jest rodzaj takiego wewnętrznego procesu udoskonalania się, bo nie ma takiej organizacji, która nie mogłaby funkcjonować lepiej. Jeszcze kawałek na temat perspektywy inwestorów, bo to myślę, że to dopełnia obrazu. Jak sobie zobaczymy B Corpy, to bardzo często tak się zdarza, że są niewielkie albo średniego kalibru organizacje, które szybko zostały przechwycone przez wielkich międzynarodowych, którzy nie tyle chcą zjeść tego B Corpa albo się nim wytrzeć, żeby pokazać, że właśnie tutaj mamy taki listek figowy, sami robimy, broimy gdzieś na innych obszarach, ale tutaj mamy B Corpa, który ratuje nam reputację. Ta motywacja jest zgoła inna. To chodzi o to w większości tych przypadków, jeśli być może nie we wszystkich, żeby wciągnąć tę inną zupełnie kulturę myślenia o robieniu gospodarki i na tym modelu się uczyć. Nie zdarzyło się do tej pory jeszcze coś takiego, żeby ten wielki międzynarodowy kolos zniszczył tego małego, a raczej one są wzmacniane. Więc ci inwestorzy, którzy podchodzą do tego, tak naprawdę szukają takich patentów w tych B Corpach, gdzie mogliby rzeczywiście zaczerpnąć doświadczenia, wiedzy, zobaczyć, jak wzmacniać swoje podejście do sustainability, jak tak naprawdę też być oczywiście ciekawszym partnerem dla następnych jakichś dealów, bo kultura, którą zmieniają, rzeczywiście tutaj ma ogromne znaczenie. Coraz częściej jest tak, jeśli nie jest to już nagminne, że ktokolwiek, kto chce wchodzić z nami w relacje biznesowe, mówi: no dobrze, a jaki jest twój impact, jaki jest twój raport wpływu, jak sobie radzisz z ESG i tak dalej, i tak dalej. Więc te tematy wjechały rzeczywiście na taką główną agendę negocjacji handlowych, wjechały do pewnie kontraktów, które wszyscy podpisujemy, więc zrobiło się poważnie. Jak to się ma do ESG? Bo to myślę, że jest niezwykle ważne. Ten BIA, czyli B Impact Assessment, ten proces, tak naprawdę opiera się w bardzo wielu wymiarach na metodologii, która już jest rozpoznana przez tych, którzy mierzą ESG. I jeżeli mamy to rozkodowane, te główne obszary, które w tym ESG się znajdują, czyli właśnie carbon footprint, zużycie wody, zanieczyszczenie, prawa człowieka i tak dalej, czy ład korporacyjny, jak wynagradzamy pracowników, te wszystkie wymiary znajdziecie w BIA-u
I to rzeczywiście w wersji turbo. Do nas niedawno zwróciła się taka spółka, która bardzo dobrze sobie radzi i szukała finansowania w funduszach właśnie impact inwestmentowych i oni po prostu poprosili ich, powiedzieli, dobrze, macie tam 40 parę milionów euro obrotu, no to jak chcecie dostać finansowanie od nas i drugie tyle, no to bardzo poprosimy o przejście przez BIA, bo wtedy dla nas pokaże się w całej okazałości wasza odpowiedzialność i model biznesowy. Więc myślę, że to jest dosyć ciekawe to wyzwanie, dlatego że oczywiście, że nie wszystkie spółki sięgną po BIA, żeby sprawdzić swoje ESG. Natomiast myślę, że ta presja, która jest przede wszystkim z rynków finansowych właśnie na, od potencjalnych inwestorów, będzie wymuszała tak naprawdę na firmach takie właśnie uzielenienie się, ale uzielenienie się naprawdę, że to wobec tej fali greenwashingu myślę, że tutaj bardzo szybko będziemy świadkami takiego mocnego sprawdza. Żeby wam jeszcze w paru słowach opowiedzieć, jak wygląda ten ekosystem B Corpów, to oczywiście, że to nie tylko dotyczy tej grupy certyfikowanej, tych firm, które sięgnęły po tę procedurę, jest blisko 100 tysięcy na świecie, więc to jest ogromna liczba biznesów, które miały z tym do czynienia i tej metodologii używają. I myślę, że nie każdy musi być B Corpem. Myślę, że bardzo wiele firm po prostu na to może nie stać. I to nie ze względu na certification fee, tylko ze względu na to, że ich model biznesowy jeszcze do tego nie dojrzał, że one powstały z innego trochę obszaru. Natomiast w tym świecie mamy i biznesy, które są, nie lubię tego sformułowania, ale starają się być aktywistyczne, i biznesy, które po prostu zbliżają się do tych B Corpów, i mamy akademików, czyli wyższe uczelnie, więc mamy tutaj bardzo wiele wymiarów różnych działań, które zaczynają współpracować w takim globalnym już, jeśli chodzi o zasięg, systemie, gdzie w świecie latynoamerykańskim mamy Sistema B, który nie jest niczym innym niż B Corp wreszcie świata, plus bardzo wiele takich inicjatyw, które pojawiają się obok, typu na przykład Cities Can Be, gdzie miasta dołączają do tego systemu. Więc wydaje się, że to jest bardzo interesujący ferment. Po moich 15 latach oglądania tego odpowiedzialnego biznesu, dla mnie osobiście to ma charakter jakiś taki najbardziej przekonujący. No, my staramy się ten ruch jakoś budować w Polsce. Mamy pewien kalendarz działań. Wszystko tak naprawdę odpaliło parę lat temu, nie tak dawno, kiedy udało się gromadkę tych pasjonatów B Corpów zawlec do Amsterdamu, gdzie odbywał się summit B Corpów, prawie 1000 osób zebranych z całej Europy. Ja pamiętam, że trochę prezentowałem ten pomysł Polski ze sceny i też opowiedziałem o tym, że właśnie jednym z powodów mojego zaangażowania było to, że zobaczyłem, że nas jest tak mało z tej Polski i poprosiłem, żeby w sali plenarnej, jeżeli ktoś tam się czuje Polakiem, to żeby wstał, no bo skoro już jest, to jest B Corpem, no to wstało bardzo dużo osób ku memu zdumieniu, a potem zapytałem, a kto się czuje środkowoeuropejczykiem i wstało wtedy dużo więcej niż połowa sali, mimo że gro B Corpów jest właśnie we Włoszech, we Francji, w Anglii. No więc myśmy to spróbowali wprowadzić do Polski, początkowo właśnie trafiając do różnych środowisk, zaintrygowanych tym pytaniem, jak naprawić świat w najbliższe 10 lat, bo ta perspektywa 2030 jest jakaś groźna. No i krok po kroku zaczynamy to ciągnąć dalej, właśnie w oparciu o naszą organizację, o Now Partners, o B-Lab. Robimy takie summity. Pierwszy, który właśnie w pandemii odbył się w listopadzie 2020 roku, zgromadził grubo ponad 400 osób z całego świata, gdzie 60% to byli ludzie z Europy i z innych kontynentów. Reszta to nasi.
Ale myślę, że to takie przemieszanie było fantastycznym źródłem inspiracji. Tam było 25 workshopów, 2 dni spotkań i fantastycznych paneli. W kolejnym roku już zawędrowaliśmy do studia i zrobiliśmy to troszkę skromniej, podzieliliśmy na pół. Ta jesień była bardzo intensywna, jeśli chodzi o konferencje, jak wszyscy wiemy. Klasy mistrzowskie będą w trakcie tak zwanego B Corp miesiąca w marcu, a tutaj było tylko 2 dni takich właśnie dyskusji, paneli, gdzie ściągnęliśmy rzeczywiście jakichś niesamowitych ekspertów ze świata, którzy uczestniczyli, już nie wspominam o Katie Hill, Executive Director Bilabu Europejskiego, czy Marcello Palazzi, który jest globalnym ambasadorem tego ruchu, ale też właśnie była Maja Grof, prawniczka, która była na kopie i świeżutko przywiozła nam informacje. Była Hunter Lovins, jedna z takich założycielek ruchu regeneratywnej gospodarki i wiele, wiele innych fantastycznych osób, o których mogę też przy okazji. Więc jesteśmy częścią pewnego procesu. Myślę, że mamy też coś do powiedzenia z Polski. Uczestniczymy na pełnych żaglach w pracy Bilabu Europejskiego i tej społeczności. Też nasz reprezentant Wojtek Bagiński, prawnik, jest włączony w inicjatywę Interdependence Coalition, która próbuje wpływać na Komisję Europejską, by prawo, które jest już zmienione we Włoszech czy we Francji, również dotarło do innych krajów Europy, w tym do Polski, żeby był specjalny status prawny dla firm, które są właśnie benefit corporations. W Polsce mamy niezłą gromadkę działających B Corpów. 3 z nich przeszły tę drogę od A do Z z Polski. Niektóre przechodziły ze względu na to, że współpracują z międzynarodowymi firmami, tak jak no, są fragmentem sieci jak Kiesi, Mustella czy Ili. Natomiast no, za chwilkę będzie duży news, czy Too Good To Go, które pewnie wszyscy znacie. Za chwilę będzie duży news, dlatego że w tym miesiącu ogłosi swój certyfikat Danon i zrobi ogromną, ogromną kampanię, która będzie informowała nas o, no, o tym, co to jest B Corp, będzie wprowadzała krok po kroku to naprawdę do szerokiego mainstreamu, gdzie zacznie się dziać, co się dzieje we Włoszech czy w zachodniej Europie, w innych krajach, że to konsumenci zaczynają pytać o produkty z literką B. Na razie super rozpoznawalne w Polsce są te firmy, które tu są wymienione, Patagonia, NetGuru, Benefit Systems. Natomiast no, to dużo jest jeszcze wyzwań przed nami i no, bardzo chętnie posłucham, co wy tutaj podpowiecie. Krótkie podsumowanie tego, dlaczego warto, trochę powtarzając to, co było na początku, to jest dostęp do fantastycznych modeli biznesowych, czyli wielka inspiracja, dostęp do talentów, dostęp do finansów, dostęp do PR-u, dostęp do wyższych standardów etycznych firm, biznesów, które mogą dla nas być wzorem. Wreszcie, no, last but not least, jak to się mówi, to jest ogromna szansa do tego, żeby dołączyć do ruchu, który próbuje naprawić to, co udało nam się przez parę pokoleń dosyć porządnie zepsuć. No i żeby tak jeszcze jakiś konkret tutaj dorzucić, szykujemy aktywność, co może Was zainteresować, dla liderów, którzy chcieliby uczestniczyć w takim kursie Be Leaders. Odpalimy to w drugim kwartale bieżącego roku. To jest coś, co jest, ma miejsce już i w Anglii, i w Danii, i w Beneluxie, w Szwajcarii. Jest to taki program, który w ciągu 5 tygodni potrafi przeprowadzić menadżerów jednej czy drugiej organizacji, czy też osoby pojedyncze, prywatne, które mają ochotę się tutaj przeszkolić. Jeśli chodzi o tę metodę pracy i o standardy prowadzenia biznesu zgodnie właśnie z duchem B Corpów. Także jeśli nie przysnęliście tam, bo nie widzę, to mam ochotę Wam pokazać jeszcze tak jeden prosty, krótki filmik, który troszkę podsumowuje tę moją opowieść.
Throughout history, humankind has created a multitude of different economic and social systems. W innym oknie się wyświetla. Traditional systems, absolutism, feudalism. To bardzo nieładnie, że się tak wyświetla. Czekajcie, ja spróbuję to. To był test, czy nie usnęliśmy. Proszę. To jest, czy martwiłeś się, czy usnęliśmy, czy nie? Nie. Więc jesteśmy czujni. Dobrze, dobrze. Bardzo to doceniam. Poczekajcie, to ja spróbuję zrobić to inaczej. Zrobię stop sharing, a potem zrobię sharing, ale zupełnie gdzie? Tutaj. Może to się uda i puszczę od początku. Teraz widać? Throughout history, humankind has created a multitude of different economic and social systems. Traditional systems, absolutism, feudalism, communism, capitalism, the list goes on. And while systems are complex, the truth is they were built by people, so they can be changed by people. After all, humanity is interdependent with one another and with the planet. The problem is, this is often forgotten, and short-term gains are prioritized over long-term value. Me over we, now over the future. Inequity over justice, profits over people and planet. Leading to this, and this. All of which are negative impacts of our current economic system. But it doesn't have to be this way. We can transform from profiting only the few to benefiting all, from concentrating wealth and power to ensuring equity, from extraction to regeneration, and from individualism to interdependence. It is not an unreachable ideal. It is the reality that we, the B Corp movement, are already building. All around the world, we enable companies to improve their social and environmental impact with our standards and tools. We certify and engage businesses that meet these standards. We catalyze public policies that expand businesses' accountability beyond just to shareholders. We steward communities and collective action and amplify the stories of people using business as a force for good. The B Corp movement, led by B Lab and Sistema Bay, positively impacts nearly 300,000 workers at over 4,000 companies in over 150 industries and 77 countries. Together, we're transforming the global economy to benefit all people, communities, and the planet. Together, we'll realize our vision of an inclusive, equitable, and regenerative world. Join the movement. No właśnie, to zapraszam, join the movement. A tak naprawdę najbardziej lubię z tego filmu to sformułowanie, że to jest human made and can be human repaired. I to jest tak, że to przy tych wszystkich jakichś wątpliwościach, czy to się da, czy te procesy nie są już zbyt zaawansowane takiego niszczenia naszej planety, mam głębokie jakieś przekonanie, że to jest to źródło optymizmu. Myśmy to zrobili, możemy to zmienić. No a z ostatnich dni taka... And welcome. I'm Kim Kupinas from B Lab US and Canada. Thank you for joining us for Let's Get. O, już podziękujemy B Lab Canada. Jeszcze jedna pozytywna informacja, którą mam z wczoraj, jest, okazuje się, jeden B Corp w Rosji i chcą robić więcej i chcą robić swój B Lab, więc te idee nie znają granic, się bardzo ładnie rozprowadzają, rozprzestrzeniają. To tyle takiego wprowadzenia. To taka opowieść, wybaczcie tę prezentację, pewnie zmęczeni jesteście po całym dniu oglądania różnych jakichś zoomów i slajdów, ale tak pomyślałem, że jeżeli rzeczywiście w taką pigułkę chciałoby się zebrać te ważne informacje,
No to chyba to jest ta pigułka. Dzięki, Paweł. No to możemy przejść do jakichś pytań, bo mam nadzieję, że je macie. Jak nie, no to ja mogę to zawłaszczyć spotkanie, ale słuchajcie, to jakie wrażenia albo pytania do Pawła? Proponuję bez pisania na czacie, tylko śmiało tutaj no, możemy podyskutować, bo jesteśmy w małym gronie, tak? Jak Paweł, nie ma, zadam ja... pytanie. No dobra, co, jak Paweł. To się ma wiesz, co do emisji CO2, bo ja, moi klienci, coraz częściej, najwięksi moi klienci, mam z nimi takie meetingi, gdzie informują mnie, że oni w swoich celach wpisują ograniczenie emisji CO2. Czyli ograniczenie tego śladu węglowego, to też na moją firmę jako wykonawcę maszyn spadnie udział w części tego projektu, czyli też przy produkcji maszyn będę musiał wykazać, że ograniczam emisję CO2. Czy wy też to bierzecie pod uwagę? Tak, tak. To jest bardzo istotny fragment tego impact assessmentu. To jest tak, że są bardzo szczegółowe pytania odnośnie właśnie łańcuchów wartości. To szczególnie pewnie może być dużym wyzwaniem przy firmach produkcyjnych, ale czy w ogóle takim w cięższym przemyśle, no ale też, no nie wiem, nawet takie kwestie jak biura, to jest, myśmy do naszego BIA dostarczali certyfikaty od firm, które wynajmują nam przestrzenie biurowe, to jest gdzieś tam kaskadowane w całym łańcuchu wartości. Także jak najbardziej emisje CO2 są w tym asesmencie. Tak, to może ja, Paweł, też ci trochę dodam, bo ja sobie ten test robiłem tak dla siebie. To jakby zaskoczony jestem tym holistycznym podejściem, tak, że właśnie my widzimy ten zrównoważony rozwój zazwyczaj przez tam działania takie prośrodowiskowe, a tutaj mi dużo dało do myślenia, odpowiadając na te pytania i szukając w ogóle odpowiedzi. Ja robiłem to tam szybko, bez takich dogłębnych analiz czy szukania jakichś tam rzeczy. Na niektóre pytania nie odpowiadałem, ale to potwierdzam to, co mówił Paweł, że to wartością jest to, żeby to, że jakby duża refleksja po tym jest, tak? Niekoniecznie każdy będzie się certyfikował, ale korzystając z tego narzędzia można sobie zobaczyć benchmarki, porównać się z innymi firmami z tej samej branży, określić sobie jakieś cele, tak? Bo to może być droga faktycznie na miesiące czy na lata, tak? Żeby dojść do tych 80 punktów. Dobra, mamy tu jakieś pytanie na czacie. Kto certyfikował certyfikujących, czyli kto certyfikował tych, którzy rozumiem certyfikują? A że są samozwańcy, tak? Wolontariusze. Tak, tak. No tak, to rzeczywiście, to po pierwsze to wszystkie firmy, które są w tym ruchu muszą przejść przez tę procedurę impact assessmentu. I no, rzeczywiście to pytanie bardzo ładnie to sprowadza do jakiegoś absurdu, ale myślę, że równie dobrze to pytanie można zadać wszystkim tym certyfikatom, prawda, które tutaj są zgromadzone. Kto certyfikował, kto dał wam w ogóle prawo do tego, żeby kogo innego certyfikować? Myślę, że to jest pewien model certyfikacyjny, który po pierwsze został zbudowany w już nawet nie mojej optyce, ale w optyce dużej części świata i światowych biznesów, został zbudowany profesjonalnie i że to jest rzeczywiście taki system, który bardzo dogłębnie prowadzi firmę właśnie nie tylko w certyfikacji, ale transformacji w stronę taką, by miała mniejszy albo w ogóle redukowała jak najbardziej się da negatywny wpływ na świat, żeby nie zżerała planety, tylko żeby próbowała odbudowywać różne rzeczy. Na niej zasoby chociażby, czy prawa człowieka, czy żeby zadbała właśnie o różnorodność, o wpływanie na konsumentów, którzy
mogą zmienić swój mindset i model zachowania, prawda, model konsumpcji. Myślę, że tutaj bardzo silnie w tym środowisku rozmawia się o tym tak zwanym degrowth, czyli o tym, że powinniśmy zredukować konsumpcję maksymalnie, jak tylko się da. Więc to pytanie ma oczywiście wiele uroku, kto certyfikował bicertyfikujących. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że wszystkie firmy, które temu służą, są certyfikowane. To jest, struktura też jest taka, że nawet jeżeli my reprezentujemy ten ruch, to my nie certyfikujemy, my nie udzielamy certyfikacji. Jesteśmy jak najdalej od tego samego procesu, dlatego że ten Be Impact Assessment prowadzony online trafia do trustu, gdzie są zatrudnieni audytorzy i B-Lab jest odseparowany od tego grona audytorskiego, żeby zachować tutaj jakieś iron wall. Więc robione to jest w sposób bardzo szczelny i no, oczywiście, że można podważać każdy certyfikat i to jest rzecz taka ciekawa, że właściwie ja o Bicorpach opowiadam w różnych częściach świata, ale takich pytań podważających rzetelność tego podejścia najwięcej słyszę w Polsce, co może nie tyle mówi wiele o tym ruchu Bicorpów, ile może coś mówi o nas, że jesteśmy jednak przyzwyczajeni do świata publicznego, który niekoniecznie jest bardzo uczciwy i jest oparty na kombinowaniu. Okej, okay, tu chyba jeszcze są dwa pytania na czacie, tak? Czyli ile w biruchu trochę podobne. Bewashingu. Ja nie bardzo rozumiem, co to jest bewashing. Mam jakiś powidok, co to może być, a bihipokryzja, rozumiem, że bi jest dobrze zrozumiałe, że to chodzi o benefit wszystkich, czyli to drugie pytanie też sugeruje, że w obrębie tego ruchu jest jakiś odsetek firm, które używają tego certyfikatu. Staram się sparafrazować, także bardzo proszę autora pytania ewentualnie o doprecyzowanie, czy właściwie to pytanie parafrazuje. Więc ile jest tego greenwashingu, czyli wycierania się tym certyfikatem po to, żeby ukradkiem robić jakieś niecne rzeczy nadal i robić to w sposób zasługujący na miano hipokryzji. Czy dobrze zrozumiałem to pytanie? No dobrze, to spróbuję, tak, no to świetnie. To spróbuję panu Marianowi Piotrowi udzielić odpowiedzi. Myślę, że nie mam zielonego pojęcia, jak dużo. Myślę, że intencje to nasze ludzkie, to ewentualnie zna Duch Święty. Natomiast myślę, że to jest bardzo rygorystycznie traktowany proces skanowania firm i to jest naprawdę gęste. Bardzo trudno jest uzyskać ten certyfikat. Pytanie jest oczywiście, czy nie mógłby on być jeszcze bardziej wymagającym, żeby na przykład właśnie, nie wiem, firmy, które pakują swoje produkty do, no powiedzmy, recyklowalnych jakichś butelek z plastiku, jakieś napoje, czy one mają prawo uzyskać ten certyfikat? No, myślę, że to jest tak, że ten cały proces jest wymyślony w taki sposób, żeby to nie był świat zero-jedynkowy. Albo jesteś dobry, albo jesteś zły. Mi się wydaje, że na świecie nie ma po prostu ludzi dobrych i po prostu złych. Myślę, że ta przestrzeń jest dosyć płynna i że wszyscy jesteśmy trochę tacy, trochę inni. Nie jesteśmy tutaj aniołami. I moje doświadczenie zawodowe z już prawie 30 lat pracy w biznesie, również doradczym, sprowadza się właściwie do tego, że nie ma aniołów w biznesie, nie ma świętych firm, nie ma świętych menadżerów
I zawsze się zdarzy, może się zdarzyć, że w jakiejś organizacji ktoś pójdzie na skróty, prawda? I podejmie takie decyzje, które mają swoje konsekwencje negatywne i no i rzeczywiście, że to jest, no potem tak naprawdę cierpimy my wszyscy, bo ktoś na przykład chciał szybciej zrealizować swoje KPI albo miał je źle ustawione. Więc odpowiedź moja odnośnie hipokryzji tego ruchu jest taka, że ja w ten ruch wierzę póki co. Przyglądam mu się i uczestniczę i daję mu moją twarz i moją reputację, co jest dla mnie, myślę, też jak zwykle, jak się daje twarz czemuś, co nie jest własne, no to człowiek coś ryzykuje. Natomiast ja mam zaufanie i na tyle, na ile rozpoznałem ten ruch, jestem skłonny dać mu dosyć duży kredyt zaufania, taki, żeby właśnie go rekomendować jako optymalną metodę naprawiania świata. Widziałem już dosyć dużo różnych podejść do reperowania świata, natomiast to konkretne wydaje mi się transparentne, albo najbardziej transparentne, wydaje mi się wymierne i wydaje mi się skuteczne, dlatego że obserwowałem na przestrzeni ostatnich lat efekty w firmach, które przechodzą tę transformację, nawet patrząc tutaj na polskie podwórko, jak przyglądam się NetGuru, to widzę, jakim fantastycznym turbosilnikiem było dla nich przejście przez ten proces transformacji. Także ta firma dostała skrzydeł, więc proszę wybaczyć może trochę dłuższą odpowiedź, ale pytania oba uznałem za na tyle ważne, że wymagały chyba trochę bardziej kompletnej odpowiedzi z mojej strony. Co do energii jądrowej, bo tu jest jeszcze trzecie pytanie od tego samego pana Mariana Piotra, no to tu nie mam pojęcia, nie ma czegoś takiego jak stanowisko wobec energii jądrowej. Zresztą powiem panu, że ja staram się być bardzo ostrożny tutaj w ferowaniu jakichś takich ostatecznych rozstrzygnięć. Myśmy od 2008 roku, my, czyli Better, myśmy wydawali taki projekt dzielenia się wiedzą, to się nazywał CR Navigator. To był taki kwartalnik, który zbierał doświadczenia z obszaru właśnie sustainability i narzędzi, które mogą służyć do wprowadzania, właśnie do przeprowadzania firm na stronę zrównoważonego rozwoju, redukcji emisji i tak dalej, ale też zrównoważonego stylu życia. I myśmy bardzo szybko zaobserwowali, że te mody i te różne teorie naukowe, które jednego dnia mówią, to jest doskonałe dla planety, idźmy w tę stronę, za półtora roku kompletnie się zmieniają. Więc myśmy przyjęli założenie takie, że nie zajmujemy tutaj stanowiska, tylko stajemy się taką agorą, gdzie każdy może to przejrzeć, odnieść do swojej wiedzy i swojej być może obciążenia banką internetową czy swoją edukacją, ocenić sam albo sama i podjąć decyzje, które uzna za słuszne. Więc myślę, że nie mam wiedzy, czy B Corpy odniosły się w jakikolwiek sposób do energii jądrowej, natomiast z całą pewnością odniosły się do kwestii paliw kopalnych i firmy, które zajmują się biznesem paliw kopalnych, te fossil fuels i tak dalej, nie mają szans na przejście przez te procesy, jak również firmy należące do skarbów państwa. Mam nadzieję, że wyczerpałem odpowiedzi, wyczerpałem te pytania, a tutaj jeszcze jest... Wiesz co, Paweł, to tylko jeszcze ja bym chciał dodać, bo to, co mówisz, faktycznie to często mamy w rozmowach też, jak są spotkania o kulturze czy o menedżmencie 3.0, to jest podobnie, tak, że nie ma tutaj zero-jedynkowych rozwiązań, że ktoś jest tam w pełni turkusowy albo jest zwinny, tak? Ja mam wrażenie, że już sama intencja i w ogóle chęć zmierzenia się z tym i podążenia w tym kierunku, bo to jest droga, która się nigdy nie kończy, tak? Już jest wielkim plusem. A to, że nie jesteśmy idealni, nigdy tam do tego końca może nie dojdziemy, to już jest inne zagadnienie, tak?
No chyba tak. Ja miałem takie wystąpienie na... Mieliśmy taki wspólny keynote z Jackiem Santorskim na takim kongresie dyrektorów marketingu jeszcze przed pandemią i Jacek miał swoją część, ja miałem po nim i on zajmował się tymi psychologicznymi aspektami podejmowania właśnie decyzji i jak to ująć, ja trochę podchodziłem do tych decyzji, pokazując właśnie wymiar etyczny i no generalnie to można sprowadzić, że to była rozmowa o tym wymiarze, że każda nasza nawet drobna decyzja może mieć konsekwencje, więc warto włączać myślenie, a nie zawieszać to myślenie. Tak jak to mówiła Hannah Arendt dawno temu w odniesieniu do totalitaryzmów, że tak naprawdę te demony budzą się wtedy, kiedy człowiek przestaje myśleć, jak zawiesza swoją zdolność sądzenia. I ja z grubsza o tym mówiłem, że warto osądzać te własne decyzje przede wszystkim i na to wstał ktoś z publiczności i powiedział, no dobra, słuchajcie, kochani, to nadeszła godzina prawdy, to niech wstanie ktoś tutaj z tego grona 150 CMOs, kto nie ma krwi na rękach. No więc oczywiście sala wybuchnęła śmiechem, ale wszyscy powiedzieli, no tak, no wszyscy mamy coś na sumieniu, tak jak jest to obrzydliwe zresztą powiedzonko, że każdy lekarz ma swój cmentarzyk. Myślę, że każdy dyrektor marketingu też swój ma i każda osoba, która prowadzi biznes. No, trudno się czasami ustrzec od decyzji, które mają jakieś bardzo trudne, też czasami trudne do przewidzenia konsekwencje. Okej, wiesz co, to jeszcze, Paweł, mamy tam dwie kwestie. Ja nie wiem, to może ty przeczytasz, bo to jest jakiś od Jacka. Spróbuję, ja nie mam okularów, ale spróbuję to jakoś rozszyfrować. Na jak długo wydawane są certyfikaty? Jestem zaskoczony pojawieniem się na liście... Wiesz co, to może ja przeczytam spokojnie. UOKiK nałożył w zeszłym roku karę za zmowę na rynku fitness. Jak to się ma do bycia B Corpem? No to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Certyfikaty są odnawiane co 3 lata i rzeczywiście to była jakaś afera, o której wiem, za praktyki monopolistyczne. Myślę, że to jest szalenie trudna w ogóle spółka do tego, żeby ją przeprowadzić przez certyfikację i ona, to też może dodam dla Państwa wiedzy, że to jest spółka, która była tym pierwszym B Corpem. Ja raczej spodziewałem się, oglądając właśnie mapę tych B Corpów, że tu może będzie jakiś producent soków albo nie wiem, ktoś, kto redukuje jakiś waste management czy coś takiego, a tymczasem właśnie pojawił się ten benefit system, to jest spółka, która grubo ponad chyba 2 lata pracowała nad tym swoim certyfikatem i no, proszę pamiętać, że osiągnęła ten próg 80 punktów, do tych 200 jest jeszcze dość daleko. Wiem, że oni wpadli w tę jakąś właśnie pułapkę, którą złapał UOKiK, ale wiem, że też się jakoś z tego wydłubali. Takiej dokładnej wiedzy na temat tego, w jaki sposób, nie mam, dlatego że no, też nie siedzę tak dokładnie w biznesach tych wszystkich firm, które są certyfikowane. Także to... A to już rzeczywiście, żeby tu postawić kropkę nad i, to była praktyka wyłapana przez UOKiK już po certyfikacji. To grubo po certyfikacji. To waszych klientów jest dość dużo, widzę nawet. Jak mówili, że polskie spółki nie będą certyfikowane, jest KGHM, jest, rozumiesz, PZU. Ale gdzie? To na naszej stronie. Tak, właśnie klienci. Tak, a to jest nieporozumienie, dlatego że to nie jest strona B Corpów, to jest strona firmy doradczej, którą prowadzimy od lat 15. My jesteśmy partnerem, natomiast nie jesteśmy B-Labem i nie jesteśmy firmą certyfikującą. To są nasi klienci, z którymi pracujemy i to rzeczywiście tutaj
akurat KGHM wiele, wiele lat temu zwrócił się do nas z takim projektem dosyć trudnym, jak zbudować i zaprojektować wspólne dobre sąsiedztwo między nimi, a otaczającymi ich społecznościami. I to był rzeczywiście fantastyczny, bardzo wymagający projekt, dzięki któremu bardzo zyskały te okolite społeczności, które były wokół KGHM-u. Nie, tylko tak się... Pytanie moje było takie, dlaczego tak mało się o tym mówi, wiesz, o tym B Corpie, bo nie wiem, no według mnie, jak to Danon, mówisz, teraz robi kampanię, to ani na ich produktach nie ma tego znaku. Ten znak jest taki trochę... Ale oni się dopiero za chwilkę podpiszą certyfikację. Aha. Oni nie mają prawa używać tych logotypów, dokąd nie są certyfikowani. Ale firmy używają, jak mają certyfikat, tak? Ten znak? Jak mają certyfikat, to używają. I są spółki Danona na innych rynkach, które używają. Alpro używa na wszystkich rynkach, zdaje się. Oprócz polskiego jeszcze. Bo oni chcieli w to wejść dopiero w momencie, kiedy cały Danon polski przejdzie przez certyfikację. Rozumiem. No bo to pokazuje kulturę organizacyjną, nie? Jeżeli taki znak się ma też, bo to trochę... To też jest powód do dumy. Tak. No to właśnie muszę pracownikom przedstawić coś takiego, że coś takiego jest w ogóle. Nie? To fajnie, że tutaj Piotr zorganizowałeś takie spotkanie z Pawłem, bo nam jako przedsiębiorcom, tak to powiem, daje też myślę, pomysł. Że tak będzie, tak, że za chwilę będzie też ciekawie, bo z Pawłem jak rozmawiałem, to taki był cel, żebyśmy tutaj trochę wprowadzenie zrobili, natomiast umówiony już jestem właśnie z jednym z pierwszych w Polsce B Corpów, i to w branży finansowej, która no, uznawana jest za bardzo nieetyczną, tak, w sprzedaży produktów tam bankowych, ubezpieczeniowych i kredytowych. No i myślę, że to też będzie ciekawa rozmowa, jak oni tą drogę przeszli, jak to wygląda w takiej organizacji, która zatrudnia tam 1500 osób i działa trochę jak spółdzielnia. Także tak, myślę, że przejdziemy stopniowo do case'ów. Byli spółdzielnią. To rzeczywiście fantastyczny case, bo i założyciel tej spółdzielni, z którym się spotkacie niebawem, to trochę jest tak enfant terrible świata finansowego w Polsce. Założył spółdzielnię doradców finansowych, która bardzo ciekawy w ogóle case i model biznesowy. Ta spółdzielnia już zmieniła w tej chwili formę działania, stała się też B Corpem, ale jednym z głównych tematów to jest walka z nieuczciwą sprzedażą i walka z mis-sellingiem. Także tutaj Artur będzie, myślę, bardzo ciekawym partnerem do rozmowy i do pytania o naturę jego biznesu, o jego decyzje. Także czeka Was na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Na pewno, bo ja sam wypróbowałem na żywo, biorąc od nich ofertę i rozmawiając sobie z pracownikami, jak to wygląda, zanim porozmawiałem z Arturem. Także no, to jest ciekawy case i sam swoich klientów chcę zaprosić, którzy działają w tej branży i twierdzą, że to jest branża no, strasznie nieetyczna, tak? Więc zobaczymy. Więc to będą takie, Paweł, case'y. Mówię teraz do drugiego Pawła, gdzie będziecie mogli zadać też pytanie osobom, które przez to przeszły. No i to tyle, tak? Mi wydaje się to ciekawe o tyle też, że przynajmniej z mojej perspektywy, wydaje się, że tam dużo świadomości mam, to ten robienie tego certyfikatu, akurat teraz mam dużo czasu, siedząc w domu po zabiegu, faktycznie zajęło mi kilka dni. Musiałem sobie na te pytania tam odpowiadać i zobaczyć, gdzie ja jestem na tej skali od 0 do 200. No i z takich ciekawych rzeczy, no to nawet nie myślałem wcześniej o tym, jak w biurze kupujemy jakieś rzeczy do biura, ale właśnie już nawet nie myśląc o certyfikacji, właśnie jestem w rozmowie z koleżanką, która się tym zajmuje, żeby świadomie wybierać na przykład dostawców, tak? Albo żeby od Innogy energię kupować, czy dopłacić im za to, że będziemy mieli do serwerowni prąd dostarczany ze źródeł odnawialnych. Także to jakieś proste rzeczy, niektóre się wydają, ale dużo świadomości i trzeba trochę tam spędzić nad tym czasu, więc to narzędzie wydaje mi się ciekawe. Niezależnie od, tak jak tu Paweł powiedziałeś, od tego, że użyło tego kilkadziesiąt tysięcy firm, a 4 tysiące się wycertyfikowało, no to jest ciekawa rzecz, tak, której mi brakowało, tak, myśląc o takim szeroko pojętym, zrównoważonym rozwoju.
Właśnie ja też tak lubię wrócić myślą do tego punktu startu. I dla mnie ciekawe są takie zarania różnych ruchów społecznych i to jest dokładnie, może się pewnie tutaj jakiś kawałek socjologa jeszcze odzywa, ale jak sobie wyobrażam tych trzech gości, którzy kończą Stanford i mają przed sobą bardzo ciekawą perspektywę pracy, bo raczej po tych biznesowych studiach tam, to oni zawsze byli prawnikami i jeszcze coś, to mieli spokojnie zapewnioną bardzo dobrą robotę. Oni decydują się założyć non-profitowy projekt, który zaczyna zmieniać świat i zaczynają tam od paru drobnych rzeczy. Zresztą polecam bardzo ciekawą książkę Chrisa Markisa. To jest amerykański bestseller. Książka nosi tytuł Better Business. To jest historia ruchu B Corp, właśnie chyba najlepsza napisana, jak to w ogóle powstawało. No więc to jest bardzo ciekawe, że ci ludzie mają, tak jak ten założyciel Patagonii, jakąś taką decyzję i silną determinację, że trzeba coś zrobić z tym światem i naprawiać, bo nikt za nas tego nie zrobi. I myślę, że to jest fantastyczne. Natomiast to, że oni byli bardzo dobrze profesjonalnie, biznesowo przygotowani, to widać w zbudowaniu tych mechanizmów. Tak naprawdę oparcie się o transparentność, żeby uniknąć greenwashingu właśnie, oparcie się o dobre standardy wypracowane przez renomowane wielkie firmy konsultingowe, które znają się na prowadzeniu biznesu, są audytorami, są świetne w doradztwie biznesowym. To jest też jakiś dobry ruch. No i bardzo prosta zasada, że łatwiej nam będzie zarządzić i zmieniać świat, jeżeli zmierzymy, co my mamy zmienić, prawda? Więc te fundamenty, które są tam na samym początku, plus ta niezgoda na to, żeby ten świat zostawić sam sobie, jakoś do mnie przemawia. No ale nie musi przemawiać do wszystkich. Mam jeszcze pytanie od Jacka, ale to chyba wolałbym, żebyś Jacek sam zadał je, bo dwa razy, bo tu pytasz się, czy było wspomniane o Me2B Alliance i ich Digital jakiś tam Dictionary 2.0. Nie wiem, czy to w ogóle, Paweł, kojarzysz. Nie kojarzę. Mogę sprawdzić. Wiesz co, Jacek, jakbyś mógł głośniej, bo nie słychać cię. Sorry. To jest organizacja, która stosunkowo dopiero co się obudziła, że tak powiem, wyszła, że tak powiem, z rozpędu cichego. To jest grupa, jak rozumiem, ludzi, którzy byli związani z różnymi grupami standaryzującymi międzynarodowymi, którzy starają się, też mają takie fajne podejście, że chcą zebrać do kupy, w jaki sposób firmy traktują swoich klientów, generalnie osoby fizyczne, tak? W sensie i właśnie starają się spisać i też ich celem jest wytworzenie certyfikatu, który ma właśnie zapewnić, że ta firma dobrze traktuje, że tak powiem, zwykłego człowieka, tak? a nie tylko swoich korporacje. Także to bardzo ciekawe, ja to chętnie sprawdzę. Tych inicjatyw, które pojawiają się na świecie, ten ekosystem zmiany jest jakiś bardzo bogaty i bardzo różnorodny. Paul Polman, były szef globalny Unilevera, odpalił bardzo ciekawy projekt Imagine, jest Imperative 21, jest Regenerative Society Foundation, która powstała we Włoszech, którą założył Jeffrey Sachs z Andrea Ely, ten od kawy Ely, no z paroma jeszcze innymi B Corpami. Jest, można mnożyć tego, teraz jeszcze powstało coś takiego, co się nazywa Regenerative Alliance w zachodniej Europie, ale też będzie miało polskie odnogi, więc myślę, że tam ten świat się nie kończy na B Corpach i każdy, kto ma ochotę trochę
ponaprawiać świat, a myślę, że świat tego potrzebuje. Myślę, że może się odnaleźć. To nigdzie nie jest powiedziane, że każdy ma być bikorpem. Nigdy czegoś takiego nie mówiłem. Ale bardzo dziękuję za tę inspirację, bo sprawdzę, rozumiem, że to Me Too też odnosi się też do tego ruchu hashtag Me Too. Nie, to jest niezależnie od tego. To jest wariacja na temat B2B, tak? Tylko tak, człowiek to biznes, tak? Me to be. Okej, kapuję. Dobra, dzięki. Wrzuciłem na czat wywiad z jedną z prowadzących, tam jest całkiem taki spory wywiad z kobietą, która w tej chwili jest jedną z kierujących tym Alliance. Aha, świetnie, bardzo dziękuję za tę inspirację. To nie znałem tego. Dzięki, Jacek. Dzięki. Słuchajcie, czy ktoś jeszcze ma pytania, albo jakieś refleksje? Ja mam pytanie, czy są jakieś podręczniki do wdrażania, jak być bardziej B Corp, tak jak do Management 3.0 mamy książkę Jurgena, czy Scrum Guide, czy jest coś takiego w ogóle? Oprócz tego Impact Assessment. Myślę, że warto zobaczyć taką książkę Conscious Capitalism, bo to jest pewien taki, zresztą ona chyba była wydana po polsku, ktoś mi mówił. To jest rzeczywiście chyba taka dosyć interesująca książka, która trochę jest takim kamieniem milowym w tym procesie redefiniowania systemu gospodarczego, w jakim jesteśmy. Taki właśnie jak do tego podejść w tym rodzącym się post-friedmanowskim świecie. I wydaje mi się, że to jest na pewno warte obejrzenia. Jest fajna książka Colina Meyera, takiego oksfordzkiego profesora Prosperity. I to jest też, wydaje mi się, interesujący temat. Ona pokazuje, że można zupełnie zredefiniować cele. No i bym zapomniał oczywiście, że najciemniej jest pod latarnią. Jest świetna książka Donut Economics, która po polsku ma dziwaczny tytuł Ekonomia obważanka. Kate Raworth to jest osoba, która jest bardzo silnie z B Corpami związana, a wyrasta na jedną z chyba z kluczowych takich indywidualności, jeśli chodzi o współczesne myślenie o zmianie systemowej, o gospodarce. Zresztą ona i jej instytut doradzają już kilku miastom w tym procesie transformacji. Ona jest główną doradczynią miasta Amsterdam na przykład. Jest świetną osobą. Ja ją usiłowałem ściągnąć do Polski jeszcze zanim ta książka tutaj się pokazała, ale ona była wtedy właśnie zajęta jakoś promowaniem tego. Myślę, że to jest naprawdę warte obejrzenia, bo ta jej książka tak chyba dosyć dobrze łapie ten punkt zwrotny pomiędzy dwoma paradygmatami, które my mamy na własnych oczach. To jest pomocne, dzięki. Ja, Paweł, będę cię prosił, żebyś tam te linki podesłał mi, robił mailing, to wyślę do wszystkich, tak, z tymi książkami, bo tutaj dzięki. Faktycznie trochę na czacie się pojawia. Tak, spróbuję to jakoś zebrać. To można mnożyć tych takich refleksji, jeśli chodzi o takie krytyczne myślenie o redefinicji czy redesignie kapitalizmu, jest cała masa. Ja mam wrażenie, że Piketty idzie trochę, ale to Państwo możecie mieć zupełnie inny osąd tej sytuacji. Ja jakoś mam wrażenie, że on chyba, albo ja go nie rozumiem, że on bardzo lubiłby taki zadekretowaną tę zmianę w sposób jakiś taki bardzo, bardzo silny i z pozycji państwa. Mi się wydaje, że tutaj trzeba bardzo wyważyć udział regulatora w tej zmianie i udział wolnego rynku, bo można tak naprawdę wylać dziecko z kąpielą, aczkolwiek to trochę daje do myślenia to, co sustainability robią Chińczycy, bo ten ich kapitalizm z całą pewnością nie można nazwać wolnorynkowym, natomiast bywa dziko skuteczny i prawda jest też taka, że oni w tej agendzie sustainability robią
bardzo ciekawe rzeczy, bo wybierają tylko sobie różne takie rodzynki z tego ciasta, które im akurat pasują. Myślę, że też traktują to bardzo tak instrumentalnie. Że tam... Paweł, a pytanie, przepraszam, bo ja się spóźniłem, nie mogłem niestety, miałem biznesowe zajęcia, bo Piki tak. się głównie skupia na redystrybucji i nie wiem, czy to właśnie cała idea też tutaj się zasadza w tym B Corpie, żeby wiesz, się skupić na... Znaczy ja tak rozumiem Pikietego, że jego główny fokus tak. to jest na sprawiedliwej dystrybucji, tak? No tak, a tutaj jest trochę inny patent. To jest jakby... Tutaj nikt nie determinuje tego, co należy zrobić. Wszyscy wiemy dlaczego, bo ta planeta się kończy. Tak? To co do why, tu nie ma żadnych wątpliwości. Co do co, to oni nie determinują. Oni przyjmują założenie, że jeżeli już my jesteśmy aktywnymi graczami gospodarczymi, no to będziemy wiedzieli, co zrobić. Natomiast interesujące jest to, jak to robić. I to odnoszą do właśnie praw człowieka, do praw planety, do diversity, equity, inclusion na wysokim C. Te polityki różnorodności tam w tym BIA-u są naprawdę bardzo ostro skanowane. Czasami mnie irytowały osobiście te pytania, które są tak bardzo amerykocentryczne, prawda? A my w końcu jeszcze do niedawna funkcjonowaliśmy w takim, wydawało nam się, homogenicznym, polsko-katolickim kraju. Nagle okazuje się, że budzimy się w kraju, który jest coraz bardziej multikulturowy, więc bardzo podzielony i bardzo zróżnicowany. Więc myślę, że po prostu te różne zasady, które oni tam proponują, są bardzo ciekawe. Znaczy, one mi się podobają. To, mimo tej amerykocentryczności w założeniu, a i tak już mamy do czynienia z szóstą edycją tego BIA, bo to jest projekt, który żyje i się dostosowuje do wyzwań bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. No to myślę, że one i tak jeszcze nie nadążają za wszystkimi naszymi dylematami i problemami. To chyba w ogóle jest interesujące też, że wypełniając tę ankietę, to co pokazałeś na przykładzie Patagonii, bo ja przyglądałem się polskim tym B Corpom. Oni faktycznie wszyscy byli ledwo za 80, żeby się wycertyfikować, no ale można iść dalej, tak? Tylko że no, trzeba być w tym procesie. To jest jakby ciągły proces ulepszania się, a wiemy, jak działają normalne audyty, tak? Że jeżeli są co 3 lata, to po prostu co 3 lata jest spięcie, żeby kwity się zgadzały, no ale tutaj to jest trochę też, jak rozmawiałem właśnie z tą polską firmą, no to świadomość każdego pracownika o tym, że są w tym B Corpie, jest też pewnym zobowiązaniem, tak, które firma przyjmuje. No i oni wszyscy partycypują. Tak, znaczy to jest rzeczywiście, to można rzeczywiście chyba zyskać jako cała organizacja, jeżeli to jest przygoda całej organizacji, dlatego że to ta podróż, w jaką wyrusza firma, która zaczyna stawać się B Corpem, ona otwiera się przed nami taka droga, która jednak też i formuje nas w jakimś takim w reakcji zwrotnej, prawda? Bo to jest tak, że my sobie tutaj realizujemy różne jakieś tam pytania, po czym stajemy przed pewnym murem i jest, to mogę też opowiedzieć, jak to wygląda z naszą certyfikacją. My siedzimy w kolejce już od paru dobrych miesięcy, ale submit wcisnęliśmy dopiero w momencie, gdy udało nam się uskrobać 126 punktów, co skrobaliśmy przez 3 lata, będąc niedużą firmą z obszaru know-how konsultingową, ale nam zależało na tym, żeby w momencie, gdy my wyślemy już ten nasz BIA, to że on będzie tak porządnie będzie wyglądał. No i to jest tak, że to zabiera naprawdę czas. Przed nami się otwierały pewne pytania. Okazywało się, że pewnych praktyk czy polityk my nie mamy, a moglibyśmy mieć. No więc wprowadzaliśmy je, czekaliśmy. My naprawdę przechodziliśmy przez transformację, więc to jest fascynująca przygoda w momencie, gdy angażuje dużo pracowników firmy, bo wtedy duma z osiągnięcia tego certyfikatu jest wspólna i ona jest niesamowitym napędem
dla życia tej kultury organizacyjnej zaraz po i dalej. Także myślę, że to warto traktować to bardzo rozważnie i naprawdę nie jako plakietkę czy obrazek do powieszenia na ścianie w gabinecie prezesa, tylko jako właśnie pewną drogę. No dobrze, słuchajcie, to jeszcze jakieś pytania, bo wieczór przed nami, więc dobrze by było też się zrelaksować, w gronie rodzinnym odpocząć. Jeżeli są pytania, to śmiało, jak nie, to w mailu wyślemy pewnie link do nagrania plus linki do książek. Jeżeli coś Paweł tam jeszcze udostępni, to wysyłkę zrobię, tak, w najbliższych dniach. Super. Bardzo dziękuję w takim razie za możliwość porozmawiania z Wami i za wszystkie pytania. No i zapraszam również do kontaktu. Dzięki. Dzięki wszystkim. Dobranoc. Dużo zdrowia dla wszystkich.